Witam Państwa ponownie. Mamy piękną pogodę. Tak jak widzicie, krówki na dworze zażywają kąpieli słonecznej. Jak widzicie, jest wywieziony obornik z tego miejsca, co właśnie tutaj są utrzymywane w okresie zimowym. Już są dużo niżej. Tak licząc mniej więcej, było około 200 ton, no może nawet troszeczkę więcej, no ale ciężko to tak na oko stwierdzić. Ale udało się wywieźć na 5 hektarów. Także dość grubo, ładnie położony. Także krówki już mają niżej, chodzą po ziemi. No trochę się tutaj błoto zrobiło, ale to teraz będzie tutaj też poorane. Jeszcze troszeczkę trzeba będzie obornika dorzucić. No i właśnie tu będzie miejsce pod warzywa. Słoma, która tu jeszcze jest między tymi drzewkami, będzie wykorzystana właśnie do pościelenia. No i prawdopodobnie tu będą arbuzy między tymi drzewkami. To jeszcze zobaczymy, bo jak się zacznie to wysiewać, to będziemy widzieć, gdzie, co tutaj będzie wsadzone. Tunel już kurki dobrze wynawoziły. Już się zaczyna tam robić ciepło, także będzie można zsiać pierwsze warzywka. Prawdopodobnie pomidorki pójdą do tunelu na początek. Później będą przesadzone jeszcze tutaj na grunt. O, kurki za mną biegną. Także myślę, że coś im przyniosę. One tutaj naokoło tego tunelu chodzą, bo na całą zimę w nim siedziały, także się przyzwyczaiły do tego miejsca. No i niedługo będziemy robić kurnik dla nich. Mam starą ramę z maszyny mucącej. Także pewnie z tej maszyny, raczej na tej ramie zrobię kurnik, ponieważ jest solidna konstrukcja, ma koła, także łatwe będzie do transportu. I zamówione mam też siatki elektryczne. Także niedługo powinny już dojść, znaczy powinny być wczoraj. Nie wiem, dlaczego nie doszły. Jakieś opóźnienia pewnie na kurierce. Ale w poniedzieli będą, także będziemy im szykować już miejsce na łące, żeby sobie chodziły. Trochę obornika zostało tutaj, bo między tymi drzewkami ciężko było koparce jeździć. Bo właśnie obornik był wyrzucany przy pomocy koparki. No i na dwa rozrzutniki, mój ten polski, 4-tonowy i drugi taki znajomy jeździł metal farchem 8-tonowym. Także na dwa ciągniki ładnie to poszło, dość szybko, w ciągu jednego dnia wywiezione praktycznie wszystko. No i dzisiaj będziemy orać to, żeby nie tracić głównie azotu, który w oborniku się znajduje. I tak, krówki sobie stoją. Trochę mniejszy plac im zagrodziłem z tego względu właśnie, żeby tutaj pod te warzywa miejsce szykować już. Ale wystarczająco miejsca, żeby tutaj sobie chodziły. No i tak, kurki poszły właśnie do starego kurnika. Tam mają wsypane pszenżyto z pszenicą. Trochę owsa, także sobie pojedzą. Do tunelu wyrzucałem sporo resztek takich z jedzenia. Dlatego jak się idzie w stronę tunela, one wszystkie biegną. Myślę, że tam zawsze jakiś smakołyk dla nich zostanie. Tutaj mam ogrodzenie betonowe, ono zostało postawione na bioasekurację. Wniosek jeszcze jest rozpatrywany. Ale właśnie jeszcze trochę pracy tutaj muszę wykonać, bo muszę obsypać krawężnik. No i o tym ogrodzeniu też coś opowiem w następnych filmikach. Jakie są wymagania, jak to było brane. O i tak. Tutaj mamy całe podwórko dookoła ogrodzone. I tak to wygląda. Na tę chwilę będzie tyle. Także pozdrawiam. Można jakąś łapkę w górę rzucić, jak się Wam podoba. No i do następnego razu. Myślę, że jeszcze nagram coś z orki. Więc do zobaczenia.